Cześć. Ja jestem Dariatik. Tam jest Lara. To jest kolejny odcinek z cyklu z gry Tomb Raider. I już widzę, że chyba zaczniemy sobie na wesoło. Dobrze, że ostatnio pukawkę żeśmy ulepszyli. A ja mogę? Zepsuło się. Dink. Nie trzeba. Nic żeście nie widzieli. No dobra. No tu się udało po cichu. No może by się jeszcze jednego udało po cichu, tylko pytanie, czy tam ktoś jest? Czy u góry ktoś jest? To jakąś tam flachę wali. Może go ściągniemy, póki... póki nikt nie widzi. Kurde, zobaczcie, jak mi to udaje, tak wszystko po cichu, nie? Teraz coś mi się wydaje, że tu wyskoczy 50. No, no mamy tutaj do łuku, co prawda. Ale jakoś na razie wolę pistolet. Myślę, że go sobie ostatnio ulepszyliśmy. Kurde. Coś mi się nie widzi, tylko tyle ich było, nie? Zdaje, że aż się tu zacznie, kurde. Rozpierdycha po całości. O! Kurde, prawie na niego wlazł! Dobra. Tu nikogo. A spróbujemy sobie inaczej. Musimy gnoja. Ktoś tam łazi. Pytanie ilu? To mi się wydaje, że ten nasz status, kurde, niewykrytego zaraz szybko się zmieni. Teraz pytanie, na którym piętrze on łaził, nie? To zepsute jest! Ja już myślałem, że tu będzie... coś brzydkiego. Czy idzie tutaj, czy nie? Idzie, łajza. No można tak? Dwa piękne heady. Jak na razie jesteśmy bardziej po cichu niż w misji, kiedy musieliśmy być po cichu, nie? Tutaj to nie świeci, tylko przeszkadza. No, przeładujmy sobie ten macik. Tu jakiś secret? No, coś jest. O proszę, jest ta geostrzynka. No i subcie. No co, ile rowerków było przez te pierwsze 4 minuty? Kto policzy? Dobra, ale wracając do tematu, to my tutaj mamy szukać jakiejś wieży, z tego kojarzę.
czasów II wojny światowej. Prawdopodobnie japoński. Czemu mam wrażenie, że to dupie, nie? To znaczy... potem zjeżdżać. Ale próbujmy. Lup! Zamarznąć można. Mam nadzieję, że to nie była ciężła to błana. Tam jest gaz. Pewnie tak, ukaże się wieczorem. Dobra. Po gaziku. Tutaj nie możemy, no dobra. Nie, bez gnata. Bez gnata mamy sporo. W ogóle ten gnat już taki trochę duży. Kusi mnie, żeby walnąć w szczurka, ale nie wiem, czy to ich tam wiecie. Wniesiemy po schodach. Dobre pytanie. Na razie je tu zostaw. No to tyle z kwestii bycia po cichu chyba. No. Mogłem na to dupnąć tę skrzynkę. Czy beczkę. Ale amunicji na szczęście na razie nie brakuje. Czekaj wariat, czekaj, jeszcze będzie czas. No. No dobra. Generalnie nie lubię takich, jak wam to mówiłem, misji po cichu. Póki co zaś tu kible są. Póki co na razie jakoś to wychodzi. Całkiem przypadkiem. Co od nich mamy? Kupę dobroci. Do łuku mamy pełno. Z łuku nie korzystamy. Może jak go ulepszymy. Dobra. Tutaj coś cisza. Kurde. Aż cię mnie zaskoczył, no. Ale szybkich czterech ołowianych przyjaciół sprawę załatwiło. Co jest tu? Tu nie ma nic. Okej. Okay. Ja kurczę, powiem może 8 minut, a trochę akcji jest. Zaraz znasz będzie 15 minut mojego rozkosznego błądzenia, bo nie wiem gdzie tu jest droga. Tylko on tutaj wylaz po pierwsze. To mnie ciekawi. Bo na pewno nie stąd. Tu byłem, tu się cofam. Widać po trupkach. Coś trzeba dupnąć? No raczej nie. Tu raczej nie wejdziemy. Gdzieś górą, dołem? Dołem, górą? Możeś ty się tutaj zna... A tutaj! Dobra. Widzę, że przez chwilę jest spokój, bo gra, że tak powiem, nie pozwala się nigdzie schować. Więc można, że tak powiem, przez chwilę być spokojnym. Dobra, tym można ciulnąć, tylko ja nie wiem gdzie i po co. Możemy się przyjrzeć nim. A czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nie wiem, co tam to da. Jebut? Nie. Ja myślę, że tam coś trzeba najpierw chyba... Myślę, to inaczej. Nie ma tu jakiegoś zaworku? Gazem? Coś?
A on dość syczy, no jest na wolę z gazem jak nic. Lubię go trzeba bardziej. O właśnie. Nie ma dokąd uciec! Jezus, strzelaj tu teraz! Dobra, 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 dobra. Montujemy się tutaj z powrotem. On miał karabin. A my tam mówimy. Dobra, Dios. Nie mówcie, że przeżył. Kaj go ciulu, on miał karabin. Ciul go raz rypło. Dziękuję. Jakiś kurde chyba ruski wynalazek. Wykończ mnie. Proszę. A nie. Po prostu nie dobij. A mogę cię jakoś... Nie. Idź do diabła. Znajdź coś. Co tu mamy? Do karabinu. Raport polowy z ekspedycji. Za to ja już mam w dupie tą wieżę, ważne, że mam karabin. Z ładunkiem. Dobra, to już sobie ewentualnie tam wiecie. Po nas programówkę posłuchacie, ewentualnie sobie zatrzymacie i przeczytacie, jeżeli macie ochotę. Co się dzieje dalej? By się karabin przydał. Chyba nie będziemy się ładować po jednym, kurde. Dobra, dobra, dobra. To już się w karabinie skończyło? Wolę strzelać z tłumikiem. Uuu, bez takich, bez takich, bez takich. Teraz mi ładujesz? Dawaj, 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 dawaj. Jak z amunicją. Tutaj nie najgorzej. Trójeczka. By trzeba było tutaj przeładować temat. Ale zostawił może przy tym, przy pistolecie. Trzeba 50 pocisków. No trochę nam wystarczy. W razie czego mam jeszcze łuku. Dałoby się najpierw nazbierać trochę amunicji do tego rozpylacza, że tak powiem. Ha, meczuszka. Jebut. O, salama. Ojciec Matias nas wyzwolił. Od czego? Od tej wyspy? No dobra. A gdzie niby jest to ognisko, bo ja bym sobie chętnie co nieco spróbował ulepszyć też. Tam na górę niespecjalnie mogę. Chyba gdzieś tutaj nie trzeba iść. Wow! Dawaj go, dawaj go! A nie ładuj teraz! Dobra. Nie tak to inaczej. Ładuj. Ja wiem, że wystrzeliłem tylko dwa. Tam trzy, ale zawsze warto mieć pełny.
to chyba raczej nie działa. Na pewno nie działa. Alex, jesteś tam? Jestem. Terminal jest zniszczony. Cholera. O ile nie spotkałaś po drodze jakiegoś fachowca, będziesz musiała się połączyć ręcznie przez terminal serwisowy. Okej, to chyba nic trudnego. W sumie tyle, że najpierw musisz go znaleźć. W takich starych wieżach montowali je wysoko. Bardzo wysoko. Zawsze bardzo wysoko. Ohoho! Kolejna wspinaczka. Świetnie. Jakiego grzyba? Nie można było tej skrzyneczki serwisowej zamontować na dole, poprowadzić kabli? Zostałem sam. Wszyscy pozostali nie żyją. Tak jest lepiej. Dobra. Nie pozostaje nam nic innego w takim razie. Jak się tam drapać, no? Najwyżej będę lepikował 102 metry w dół. A, ciepłe. Oj, oj. Przynajmniej nie zmarniesz. Lepiej, żeby ta wieża działała. No, cieplutko. I zaworek gdzieś? Trzeba poczekać. Dobra. Szlak by to. Ja wiem, jak to działa. Co to jest za kotłownia w ogóle? Skąd to się tu wzięło? Tam zasilania nie ma, to co? Silnik na parę, czy co? Kurde, śnieżek jak śnieżek, no. Mi się zdaje, że przeprawa przez ten mostek nie będzie miła. No ale cóż. Się mówi, a chuj przygoda. Przynajmniej mamy tutaj wesołe ognisko. Duży łódźwik. To jest piękny. Dobra. A co mamy w walce? A, to jest ten nieczysty chwyt. No, to się może przydać. Teraz już z tyloma częściami to mi dużo nie zwojujemy. To jest tak raczej po tym. Nie, stare, zardywiałe żelazwo jeszcze osierzone. Cholera, bezpieczne. O, ja nie chcę lecieć. Ale kolej, o Jezu. Nie wiem, czy tu da się po cichu to zrobić. Ilu ich tu jest? Nie wiem. O kurde. Żeśmy trafili. Przeładuj, przeładuj. Oni też nie zawsze trafiają. Przejdźmy tutaj kawałek. Okej. Gdzie jesteś jeszcze? Ktoś tam jeszcze gada. No zdecydowanie, bo najlepiej mi się dupi z tego pistoletu na razie najlepiej. Pestkuje.
jest serię dwóch strzałów, powinno ich, wiecie, przeszpilić. Będziemy myśleć potem, jak się amunicja skończy, nie? Co jest tutaj? Się wkurzyli, ale czekajcie. O, właśnie. Bo mamy przynajmniej kilku z głowy od razu. Przydałaby się jakaś snajperka, kurde. Dobra. Tu będzie spokój. Gdzie? Dobrze, że oni nie są uzbrojeni w broń palną, tylko tak podbiegają co niektórzy. Dobra, 30 pestek. Na kilku jeszcze starszy. Byle tylko nie dać się bardziej zaskakiwać i obserwować, czy coś się nie rusza przypadkiem. W razie czego będziemy się ratować innym sprzętem, mamy jeszcze karabin, łuk. Minus łuku na razie jest taki, że słaby, a karabin po prostu sieje. Nie doleci. Dobra, tu nie jest bezpiecznie. Orzesz ty. Zatrzymać ją za wszelką cenę. Dobra. Oj. Tu jest ty bardzo wysoko i dupią. Bez takich. Gdzie jesteś, Kruszyno? On ty, a tam jesteś. Na? Przyszpieliła, co? Zdechłeś czy nie? Pewnie dostał headshota. A mi to w to graj. Kurde, tak mam wrażenie, że jeszcze któryś żyje, nie? Trzydzieści sztuk. Na trochę starczy. O kurde. Z drogi! One jest na drogi! Przyszedł duży. No dobra. Dobra. To da się tak zrobić. Coś mi tam odpadło. To ja mam lepszy pomysł. Poproszę większe kopyto. I tak od razu lepiej. O proszę, łuk nowy, części 1 na 2. O! Uj, złoty. Dobra, chcecie otwartej walki? Będziecie ją mieli, kurde. Zapraszam. Tylko się nie pchać. Papu. No, Max, dobra. Skrzyneczka, oj, dzisiaj taki fajny odcinek, no? Jest trochę tego miętka. Nawet takiego, bym powiedział, takiego bardziej taktycznego mięska.
Nie jakiegoś tam rąbania. Aczkolwiek co mi się wydaje, że na rąbankę za chwilę też przyjdzie pora. Dobra, tutaj nic. Jest sprzęt. Tam tu psy widzę. Ale coś mi się wydaje, że to podpuszka jeszcze. Okej. Okay. Puszczmy sobie to. A stąd to oni wychodzili, okej. Okay. I znalezisko? To są jakieś żołnierskie identyfikatory. Nie rozpoznaję kanji. Czy używano ich podczas II wojny światowej? Nie wiem. No, okej, okay, no taki sobie, no. Macie jeszcze jednego takiego dużego, to ja bym chętnie tam przygarnął, wiecie. Części do nowego łuku. Te podpalmy. Tam się musiało odlupnąć niżej. No prawie 500 tych mamy. To nie najgorzej. Będzie co ulepszać. O proszę, i ognisko jest. Jak miło, ale my tu jeszcze nie skończyłem. Mam trochę mało materiału. A mam jakiś taki niedosyt. Co my możemy? Zobaczmy co w ogóle, jakie są opcje ulepszenia. Tutaj kurde, hamulec wylotowy, tutaj taśma jakaś uwika. No dobrze, ale wiecie co? Zróbmy inaczej. Skąd na razie sobie pistolet? To tu mamy, to mamy, to mamy, to mamy. Hamulec wylotowy poprosimy. Okej. Okay. Za mało surowców. Były spust. On został. To z biegiem czasu. Tak, w łuku co mamy? W łuku mamy komplet na razie. Sobie coś może dokoptujemy tutaj. 230 części. No to możemy niewiele, ale sobie taki magazynek pojemny. To proszę bardzo. No i teraz to jest magazynek. Ile w niego wchodzi? No to trochę wchodzi. No. I co? I tam? Tak bez asekuracji to przecież jak to dupne, jak nic. Już widzę jak jasnego lecę, nie? No 2 metry do ziemi. To już się chybło to. Do roboty. Już to odpadnie jak nic. Więc ta wieża, którą mieliśmy znaleźć? Cześć, ale ja nie gram w asasyna. Wiedziałem, nie? No to drogi powrotnej nie ma. Znaczy jest, bardzo szybka, nie? A tu jest jakaś linka. Na szczęście dali drabinki, bo bez drabinek to... A jeszcze tu ptaki w dupcie, pewnie. Kurde. Widzicie jak to jest wysoko? Kurde. To jest zaś jeszcze. No. Tam zaś nie ma drabinki. I co teraz? Ojoj. Dawaj do góry, no już nie ma opcji.
Nie wiem, jak ty chcesz zejść z tego. Wymyślili sobie budkę, nie? Telefoniczną. W dup się ją jeszcze 2 km do góry. Alex? Lara. Widzę panel. W porządku. Wieża powinna wzmocnić sygnał z nadajnika. Okej. Okay. Teraz odszukaj kanał ratunkowy i złap czysty sygnał, zanim nadasz SOS. Hej. Wszyscy tu trzymamy za ciebie kciuki, Elsie. Dzięki. Elsie, no dobra. Czyli co, kręcimy wajchą? Ale jak kręcimy wajchą? Ale ja nie mogę kręcić wajchą. Halo. Jak się kręci wajchą? Jak się kręci wajchą? Naprawdę, bym chciał wiedzieć. A, tak się kręci wajchą. Dobra. Szumiamy. To ja bym film montował. I jeszcze troszeczkę. Proszę określić. Mayday, Mayday! Tu Lara Croft z okrętu Endurance. Rozbiliśmy się na wyspie w Smoczym Trójkącie. Potrzebujemy pomocy i środków opatrunkowych. Odpowiedzcie, proszę. No dalej, zgłoś się. Mayday, Mayday! Tu Lara Croft z okrętu Endurance. Tu maszyna N177A. Szukamy was, od kiedy odebraliśmy sygnał SOS z waszego okrętu. Traciliśmy nadzieję. My też. Znamy wasze położenie, ale przydałby się jakiś sygnał wizualny. Dobrze, na pewno coś wymyślę. Niedługo ruszamy, bez odbioru. Spajdźmy tą wieżę, to będzie taki sygnał, że... Lara Croft, jesteś moją bohaterką! Wiesz, nawet Reyes się uśmiechnęła. Dobra, jakiś sygnał. Ognisko. Tak jest. Ogniwo, płomienie. Powinno się udać. Palmy całą wiochę. Albo wyspę. Jak ona stamtąd zeszła? Jak tam się ten drążek wyjął? I co, ja mam tak skoczyć tam? No i przygoda w takim razie. Dla mnie ten kod jest taki ostry, nie? Tędy też można. A mogę wejść? No z powrotem już raczej tak średnio. Ale ty załóż sobie ten, no. Dobra, to co, do następnego ogniska, nie? Tak myślę. Zobaczymy, gdzie to ognisko będzie. Kurde, idę niepewnie. Zbiorniki paliwa. No to już wiemy, co z nimi zrobić. Gdzie ten szczurek? Hehehe. Nienawidzę szczurów. Gdzieś były jakieś dzwoneczki oznaczające wesołe No proszę. Teraz możemy tak. To powinno załatwić sprawę. Rozumiem. Urwij to. Ty się w tym nie wymaczaj, nie? Dobra, rozumiem, co autor ma na myśli. Ja bym chciał jeszcze tak. Tutaj nic nie mogę. Te dzwonki to chyba jakiś taki fałszywy alarm. Gdzie by tak stanąć, żebyś...
kurde, nie oberwać tym. Jednak nie to ma akord na wyjście. Aha. O, to dupie, to. Ty idź se stąd, tak. Jest. A, machnął skrzydełkiem chyba, nie? I po naszym ratunku. Już zrywajcie wejdzie do siebie, nie? Tak, na koniec nie mogło zabraknąć jeszcze. Zaraz wypadę tym kołem, nie? Albo silnikiem. Albo się nadzieje na jakiś drut. Będzie epicko. A tu nie ma przejścia. Fach, 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 fach. No, trzymamy się. Nie! Co ja mam zrobić? Dawaj tutaj. Dobra, poleciało. Ciur, chyba jesteśmy bezpieczni. Naciśnijmy na chyba. Weź się obmacnij, czy przypadkiem gdzieś tam po drodze coś w dupę nie wbił, czy coś. Do niego dostać. A po co? Niech se leci, chłop. Teraz tu mam na ryja wyskoczy, kurde, pińcu. A tu jeszcze zapomnieliśmy, bo tu zobaczcie, są jakieś znaczki, to jeszcze jest jakiś, kurde, wioska z samurai. Aha. Ja się nie czuję w tym najlepszy. Średnio stabilne chyba. Oczywiście, kurde, nie mogło być za łatwo. Łap, łap się, łap się, łap, 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 łap. Nie ma na to czekać, trzeba wiać. A jest ten trapezik. Dobra. Proszę, kawałek chociaż stabilnego czegoś. Już mam dość atrakcji na dziś. Dobra, jest kartenka, czyli nie zrąbaliśmy. Co do cholery? Zostaw mnie! Spieprzaj do cholery! Ujojoj! Laro, jesteś tam? Ty chcesz mi tu jeszcze granatami rzucać, to ten budynek i tak ledwo stoi. Ja poproszę kałaszka. Na niego to chyba tylko taki jest sposób. To też masz części do łuku? A szkoda. Dobra, ale teraz przynajmniej mamy przesiło, więc możemy sobie kręcać tą cholerną naszą wesołą pochodnię, kiedy chcemy. A to z kolei nam da dostęp do kilku skrzynek. Okej. No i pilot nie przeżył lot. Dobra, tu chyba sobie musimy chycnąć. Dobra, mamy ognisko. Ja myślę, że na dzisiaj to się działo. Aż nadto mamy punkcik. Przestać, kto musi być. Burza, która pojawiła się znikąd z czystego nieba i strąciła samolot. Nie, to nie jest racjonalne. Wiesz, że to nie jest racjonalne, Laro. Musi istnieć jakieś wytłumaczenie.
Po prostu jeszcze nie wiem jakie. Tor się wkurwił. Chciałam zrobić coś źle, przegapić coś ważnego. Dobra. Obserwować niebo, wybrać inne miejsce do lądowania. Ale skoro mamy, to możemy teraz użyć to i będziemy mieć... A teraz oni nie żyją. Wymaga poziom... Poziom drugi. To chyba mam, nie? Czy nie? Umiejętności. Poziom drugi. Ale czego poziom drugi? Skiwanie strzał. No bo to sobie weźmiemy to. W takim razie. Amunicji nigdy nie jest za wiele. No i dobrze. Kochani, dzisiaj bez cięć się udało. Mamy co chcieliśmy. Ja myślę, że to sobie ładnie zakończymy. Kolejną naszą wesołą przygodę. Dzisiaj jak widzicie, jak z kopyta trochę. Najpierw trochę po cichu, potem trochę mniej po cichu, a na koniec z wielkim hukiem. No nic. Ja się bawię przecudownie. Nawet nie wiem, czy przypadki nie będzie. Nagrywa mi się to lepiej niż w Wiedźminach, tak szczerze mówiąc, bo dzieje się tutaj. Oj, dzieje. Ale też gra jest świeższa, tak? Mamy 2013 rok. No nic, ja mam za dzisiaj dziękuję. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.